Endymion pochodzi z zachodniej Europy, ale w Polsce też rośnie dosyć dobrze. Jest to gatunek leśny, ale zdecydowanie preferuję miejsca lekko prześwietlone. Tutaj posadziłem go przy leśnej drodze, gdzie ma troszkę światła i właśnie w takich warunkach ładnie się rozrasta. Ta kępka na przykład powstała z jednej cebulki, a w tej chwili ma już tutaj kilka kwiatów, czyli podzieliła się, a na dodatek jeszcze są ślady obsiewu. Ta roślinka ewidentnie powstała z obsiewu. Tam dalej, gdzie posadziłem w lesie endymiony, one wyginęły. Natomiast tutaj właśnie przy leśnej drodze one pięknie się rozwijają. Ten gatunek to jest Hyacinthoides hispanica, gatunek występujący w południowo-zachodniej Europie. On ma troszkę większe kwiaty od angielskich Hyacinthoides nonscripta i lepiej rośnie w ogrodzie. Niestety w Anglii wypiera rodzimego endymiona. No u nas nie ma to znaczenia, bo oba te gatunki są gatunkami nierodzimymi. Tutaj mamy endymiony pochodzące z Anglii, Hyacinthoides nonscripta, rosnące na takiej leśnej polanie między sosną, dębem a zagajnikiem brzozowym. W tym miejscu akurat bardzo ładnie się rozwijają. Widać wielkie kępy kwitnące, zachwycające nas swoim pięknem. Jest to gatunek, który w dobrych warunkach potrafi tworzyć całe dywany kwiatów. W Anglii jest to zwykle koniec kwietnia i początek maja. W Polsce kwitnienie przesuwa się najczęściej na drugą połowę maja, w tym roku wyjątkowo 13 maja, a endymiony już kwitną. Także w Polsce jest trochę mniej atrakcyjny, bo kwitnie później, kiedy zakwitają łąki, więc no nie robi takiego wrażenia. Natomiast w Anglii odbywa się wręcz wycieczki do lasów po to właśnie, żeby zobaczyć bluebells. Mamy tak zwane Bluebell Woods właśnie, ale także w tych lasach w Anglii endymiony rosną w takich miejscach lekko prześwietlonych. Często są to takie lasy o poszyciu parkowym z pojedynczymi dużymi drzewami. Endymiony rosną tak jak tutaj pomiędzy orlicą. W tym miejscu w lecie mamy wielkie, wysokie zarośla tej paprosi, która do teraz dopiero zaczęła wypuszczać swoje pędy. Tutaj widać. Ona będzie miała około metra i jakby zagaja ziemię, także nie wchodzą tam inne gatunki. A w tym czasie właśnie, kiedy rozwija się endymion, to ta paproć jeszcze się nie rozwinęła i kwiaty mogą tutaj się nam prezentować bardzo ładnie. Tutaj w brzozach też mam troszkę endymionów i też rosną całkiem nieźle. Tą kępkę posadziłem dokładnie po moim ślubie w lipcu 1997 roku, a więc już bardzo, bardzo dawno temu, 18 lat temu, i każda z takich kępek jak tutaj pochodzi od jednej cebulki. W tej chwili, jakbyśmy wzięli łopatę i wykopali, to w takiej kępce będzie około 50-60 cebulek. Także zagęściły się, aczkolwiek są miejsca, gdzie endymiony wyginęły. W jednych miejscach rosną dobrze, w innych wyginęły. I właśnie pod tymi paprociami, tak jak tutaj, one się najlepiej rozwijają. Więc jak macie takie polany z paprociami, właściwie jakimikolwiek paprociami, to one będą ładnie rosły.